Sierżant Związku Strzeleckiego Krzysztof Wójcik, dowódca jednostki strzeleckiej 451 Włocławek. Wyruszamy z Włocławka do Chocenia, będzie to trzydniowa podróż, w niedzielę będziemy wracali na samą trasę. Trasa najmniejszymi drogami to jest 24 km drogi, stąd, bo z tego punktu właśnie wyruszamy, więc stąd tak naprawdę tą drogę liczymy. Będziemy maszerować w chwili obecnej 17 osób, niestety parę osób się wykruszyło z uwagi na to, że teraz panuje sezon grypy, niektórzy są chorzy, niektórzy grypy jelitowe, natomiast w Choceniu samym dołączy do nas jeszcze klasa mundurowa z Chocenia, będzie to liczyła ta grupa 8 osób plus nauczyciel, czyli 9 osób, więc całe te 3 dni będziemy żyli, można powiedzieć, w około 30 osób, łącznie z instruktorami w szkole, gdzie będą prowadzone zajęcia. Trochę obciążenia pewnie czujecie na sobie. Pierwszy postój będzie za około 6-7 km drogi. Będzie to postój dość krótki, będziecie mogli wtedy zobaczyć, co wam tak naprawdę dolega, co jest źle w oporządzeniu, poprawić to oporządzenie, napić się wody. Jedno wyzwanie to sam marsz do Chocenia, czyli te 20 kilka kilometrów, natomiast jakie zadania już w Choceniu, czyli co przewidujecie w ramach tych zajęć? Marsz dodatkowo jest cięższym zadaniem dla strzelców z uwagi, że jak można zobaczyć za moimi plecami, strzelcy są wyposażeni w odpowiedni sprzęt. Są to hełmy, kamizelki z wkładami, więc tak naprawdę ta waga całego sprzętu na nich to jest około 40 kg, które niosą ze sobą. To jest dodatkowy taki element marszu kondycyjnego. Natomiast jeśli chodzi o Choceń, będą to zajęcia z, można powiedzieć, z całego zakresu działań proobronnych. Mianowicie będzie dzisiaj powtórka z regulaminów. Dzisiaj też przerobimy z nimi wieczorem OPBMR, więc obronę przeciwbroni masowego rażenia. Jutro od samego rana wejdziemy w bronieznawstwo. Strzelcy będą zapoznawani z budową i obsługą 10 rodzajów różnych broni. Dodatkowo do tego wszystkiego później poćwiczymy z nimi taktykę zieloną, taktykę czarną, czyli poruszanie się w terenie zurbanizowanym. Będą też zajęcia z topografii, więc tak naprawdę cały przekrój działalności wojskowej, który będziemy mogli przećwiczyć właśnie dzięki takiemu wymarszowi. No i w niedzielę powtórka z rozrywki z dzisiaj, czyli powrót do Włocławka, tak samo na nogach. Będziemy szli dość wolnym tempem. Proszę się nie bać, każdy z was na pewno da radę dojść. Mamy zapas godzinowy, bo przewidzieliśmy nasze dotarcie maksymalnie do godziny 16, więc 7 godzin. Powinniśmy tę trasę spokojnie przy tym tempie, takim jakie jest planowane, pokonać w 5-5,5 godziny z przerwami. Jest to jeden z elementów zajęć, jakie oferuje jednostka strzelecka we Włocławku. Co ponadto i gdzie się można zgłosić, jeżeli chodzi o chętnych? Zgłaszać można się cały czas. Najlepiej wejść na naszą stronę internetową jts4051.pl. Tam w zakładce rekrutacja są szczegółowe informacje na temat miejsca i samych dokumentów, jakie można składać. Co ponadto? No ponadto to jest tak naprawdę bardzo szeroki wachlarz możliwości, które oferujemy dla osób, które do nas wstępują. Przede wszystkim jest to działalność związana ze szkoleniem wojskowym, o którym wspomnieliśmy. Można robić kursy specjalistyczne, czy tutaj kurs ratownika pola walki, kursy SERE, kursy łączności, kursy logistyki, które są sponsorowane i organizowane przez wojsko, z którym współpracujemy. Dodatkowo też współpracujemy z komendą, mamy zajęcia na komendzie z zakresu właśnie kryminologii, mamy zajęcia z komendą oferowane właśnie, jeśli chodzi o korzystanie z symulatorów strzeleckich. Dodatkowo do tego wszystkiego, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, ten wachlarz jest dość szeroki, więc wiadomo, że strzelcy też mogą szukać z naszych miejskich ośrodków sportu i rekreacji, z obiektów, które tak naprawdę te ośrodki oferują, oraz też zajęcia nowe zajęcia ze strzelania na strzelnicach. Całość jest w dość niskim koszcie, ponieważ większość z tych rzeczy jest sponsorowana przez MON. Dzięki. Patrz, prawo, zwrot. Za mną. Marsz!